Witajcie z serca poeta ja tu, czyli Stasu. To tutaj tworzę, to tutaj czytam, to tutaj recenzuję, to tutaj rozmyślam. Bardzo czuję się dobrze w tym miejscu. A ponieważ pogoda zachęca, korzystam ze słońca i trochę słońca chciałabym również Wam przesłać. Przychodzę dzisiaj do Was z dziewczyną z sąsiedztwa. Jest to najnowsza książka Ewy Kaczmarczyk, wydana w poetajacie. Jest to książka, która pozwala na nowo poczuć smak przyjaźni i miłości, zweryfikować trafność decyzji, które podjęliśmy kiedyś, zarówno tych dobrych i tych złych. Jest to taki swoisty quasi-pamiętnik. Książka zawiera miniatury prozatorskie. Są to takie, tak jakby kadry introspekcyjne z pamięci autorki. Autorka zaprasza nas do swoich intymnych reminiscencji dotyczących relacji tych najbliższych, czyli partnerskich i przyjacielskich. Jednym słowem, jest to piękna historia o przyjaźni, której wielu z nas może zazdrościć. Napisałam na blurbie okładki, że gdy prognoza pogody nie napawa optymizmem i zachęca raczej do zostania w domu, warto spędzić czas w pięknych okolicznościach przyrody z dziewczyną z sąsiedztwa. Ale jak widzicie, pogoda zachęca. Zachęca i napawa optymizmem, więc tym bardziej warto zabrać ze sobą na majóweczkę dziewczynę z sąsiedztwa, gdziekolwiek się udajecie. Będzie to z pewnością miły wypoczynek. Jest to lektura lekka i przyjemna, która nie zmęczy Waszych umysłów. Nie trzeba się zastanawiać nad znaczeniem słów, ani co autorka miała na myśli. Ta książka pozwala nam wrócić do naszych wspomnień, do naszych decyzji, zarówno tych trafnych i tych mniej. No ale myślę, że odkryjecie to sami. Chciałabym słowo może o autorce Ewcie. Ewcie dużo osób kojarzy. Jest to autorka pisząca zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Pisze wiersze, pisze prozę, a także bajki. Nawet w zeszłym roku brała udział w roczniku satyrycznym, także próbuje swoich sił także jako satyryczka. Tak króciutko o Ewie. Jest to poetka urodzona w 1962 roku. Pedagog, filozof, teolog, artterapeuta oraz doradca rodzinny. Publikowała w licznych almanachach, antologiach, czasopismach radomszczańskich, ogólnopolskich i międzynarodowych. Jest laureatką wielu konkursów i turniejów poetyckich, członkini Stowarzyszenia Literackiego, ponad założycielka grupy poetyckiej Zamyślenie, jak również Salonu Poezji Inaczej. Autorka wielu książek. Ostatnie z nich, te wydane w poetajacie, to m.in. tomik poezji Niemożliwe oraz książka dla najmłodszych, bajkowo-baśniowe Utulanki. Ewa brała udział także w ostatnich wszystkich antologiach poetariatu. Z utworami Ewy możecie się zmierzyć zarówno w poetariacie, ale także na jej autorskiej stronie. Na YouTubie poetariatu znajdziecie także utwory pani Ewy, nagrane przez lektora, pana Czarka Papaja. Więc jeśli chcecie trochę iść na łatwiznę i nie chce Wam się czytać, to zachęcam do słuchania. Wszelkie linki będą pod filmikiem. Żeby nie przedłużać, może zachęcę Was fragmentem przeczytanym z książki. Będzie to prolog i pierwsza kartka z pamiętnika. Chciałabym tylko nadmienić, że patronami medialnymi wydania jest poetariat oraz Tomikowo. Dziękujemy razem z autorką Wojtkowi Janisio, który wspomagał korektę. Okładka jest piękna. Jest matowa ze skrzydełkami. Projekt mojego autorstwa. Jeszcze jedna rzecz, o której warto powiedzieć, ponieważ coraz więcej osób ma kłopoty ze wzrokiem. Książka jest bardzo fajnie wydana,
takim bardzo czytelnym drukiem. Myślę, że nie będzie kłopotu z czytaniem, nawet dla osób niedowidzących. A jeśli ktoś będzie miał nadal kłopoty ze słuchem, przepraszam, z odczytem, pomimo wielkiej czcionki, myślę, że autorka pomyśli kiedyś także o nagraniu książki w formie audio czy audiobooka. Przechodząc do meritum. Prolog, który napisała autorka na wstępie książki i chciałabym, żebyście się tym zapoznali, bo to jest takie wprowadzenie do jej świata. Przyjaźń zwykła, ale inna. Wiem, że jestem człowiekiem samotnym i niezależnym, ale to nie znaczy, co oczywiste, że nie było w moim życiu w ogóle momentów, kiedy obok stał ktoś wyjątkowy. Wszystko wtedy robiliśmy razem. Łączyły nas ławka w szkolnej klasie, tapczanko opieca kaflowego, spacer ulicami naszego rodzinnego miasta. Tak mi się teraz wydaje, że to było coś zwyczajnego. Ale kiedy rozejrzę się dookoła, to nie ma takiej długiej przyjaźni. Nie brakuje mi słów, bo opisuję. Może nie dosłownie, każdy dzień za dniem, ale to, co w życiu najważniejsze, dzielę się z wami najskrytszymi marzeniami i przemyśleniami. W tych kilku słowach chcę pokazać moje emocje, miłość, przyjaźń, cud, przeznaczenie i te słuszne wybory. Mam nadzieję, że hałas wam nie przeszkadza, bo pies trochę broi w ogrodzie i trwają budowy wokół osiedla, ale myślę, że to nie będzie zbytnio przeszkadzało takie wiercenie i pukanie młotem. Kartka z pamiętnika pierwsza. Miałam kiedyś przyjaciółkę. Była. Jest wyjątkowa. Aż nadszedł taki dzień, kiedy przyszedł czas rozstania. Była wszystkim, co miałam najdroższego, a mimo to musiałam pozwolić jej odejść. Miała gdzieś tam być szczęśliwa. A przecież naprawdę była szczęśliwa tu, w naszym wspólnym świecie. Był dzień jak co dzień. Słoneczny lipcowy ranek, kiedy Luisa zobaczyła go po raz pierwszy. I ona. Wtedy wiedziała, że to on. Ten jedyny i spędzi z nim resztę życia. Mieli wspólne plany, a być może marzenia. Albo wiesz, może tak nam się tylko wydawało. Luisa znalazła w końcu miłość swojego życia. No i stało się. Wyjechała z naszego wielkiego miasta na wieś. Zaraz po ślubie spakowała rzeczy i była z Mironem. Wydawało jej się, że te marzenia, które miała, spełniły się w 50%, bo marzyła o chłopcu takim jak on. Był wysoki, przystojny, z ciemnymi włosami, ale marzyła też o mieszkaniu w mieście i chciała być niezależna, choć przecież szczęśliwa. Los chciał inaczej. Przypadek zdecydował o tym, że tego dnia pojechałyśmy odwiedzić koleżankę z naszej klasy, Lidię. Mieszkała w małej miejscowości koło Wielunia w Górce. Była to nasza wspólna znajoma o kępej sylwetce z długimi, prostymi, blond włosami, tak zwanymi dudami. Była to prawdziwa wyprawa, cały dzień autobusem, ciężkim, głośnym i śmierdzącym dymem. Nie znosiłam jazdy autobusami, bo zaraz robiło mi się niedobrze. Ale Luizie nic nie było. Nikt nie mógł się spodziewać, że tak się wszystko może stać w tempie wręcz ekspresowym. Tak to czasem bywa, ale dla mnie to była niespodzianka. Luisa też nie mogła w to uwierzyć. Przecież będzie brakować nam popołudniowych spotkań, spacerów, rozmów. Nikt nie będzie już mówił, że jestem wyjątkowa, unikatowa. Byłyśmy naprawdę wyjątkowymi przyjaciółkami. Pewnie tak było. Luisa siedziała jak zwykle skulona na tapczanie, rozgrzewając dłonie przykryta kocem. Pomimo najcieplejszego dnia zawsze było jej zimno. Mieszkała w kamienicy, w której były co prawda piece kaflowe, ale nigdy w nich nie palono z powodu braku pieniędzy na opał. Jeśli już, to musiały być święta. Pomieszczenie, czyli ich dom, był z duszą, ale brakowało mu rodzinnego ciepełka. Ściany też były zimne. Lubiłam w nim dwa pomieszczenia. Kuchnię, która była na stychu z oknami w suficie i sypialnię Luizy, gdzie spędzałyśmy w oknie całe popołudnie na rozmowie. Marzyłyśmy wtedy. Luisa mówiła: Ty, Margarito, pewnie będziesz pomagać innym. W
pewnie zostaniesz pisarką, bo zawsze tak dużo mówisz, twoje wypracowania liczą 16-20 stronic. Ty zawsze masz te ćmy i mówisz i mówisz. Luiza marzyła o ciepłym mieszkaniu w bloku na pierwszym piętrze. Często mawiała. Ty, Margarito, marzysz o domku pod lasem, daleko na prowincji. A kto będzie cię odwiedzał? Ja na pewno nie. Będziesz sobie pisać i pisać. Będziesz mogła podziwiać nawet ziemię zaoraną czy mech, żartowała. Pamiętam, jak ciężko było nam się rozstać, choć na chwilę. Mówiono o nas papuszki nierozłączki. Tylko tyle, że różniłyśmy się charakterami i urodą. Pamiętam, że od zawsze siedziałyśmy w szkole razem. Pewnego dnia, kiedy pani dyrektor weszła do naszej klasy w środku lekcji, powiedziała: przedstawiam wam nową uczennicę, Luizę. Na środku klasy stanęła wystraszona mała dziewczynka z czarnymi lokami i brązowymi oczami. Pani wychowawczyni zapytała, kto usiądzie z Luizą, która przyjechała z Oświęcimia. Wszyscy się wystraszyli. Mieli złe skojarzenia. Ja jedna już znałam to słowo, bo babcia mi wyjaśniła, co to Oświęcim. Tam zginął jej mąż, a mój dziadek. Więc bez wahania podniosłam rękę, krzycząc: ja będę siedzieć z Luizą. I tak zostałyśmy od tego dnia przyjaciółkami. Nasza przyjaźń trwała 30 lat. Bo dziś już można uznać, że to jest tylko koleżanka. Cała klasa była przeciwko tej przyjaźni. Było ciągle coś na nie, na duże nie. Wszyscy, to znaczy koleżanki i koledzy z klasy, mówili, że nie chcą z Luizą rozmawiać, ani jej w niczym pomagać. Tak przeważnie już jest, że wszyscy myślą tylko o sobie. Po co im taki kłopot? Po co się będę wysilać? Albo z kimś tam kanapką, ciastkiem się dzielić? Po co? Taki był już świat. Jest i pewnie będzie. To był fragment książki Dziewczyna z sąsiedztwa Ewy Kaczmarczyk. Bardzo gorąco polecam lekturę tej książki. My się zobaczymy niebawem z kolejnymi publikacjami poetariatu. Na horyzoncie powiem kolejna antologia dla dzieci pod tytułem Wierszyki uśmiechem plecione. Jest to publikacja wydawana z okazji Dnia Dziecka i myślę, że powrócimy z tą publikacją już całkiem niedługo. A póki co ja się z wami żegnam. Dziękuję za uwagę i zachęcam was serdecznie do sięgnięcia po tę lekturę. Zabierzcie dziewczynę z sąsiedztwa ze sobą na majówkę. Cześć!